Dobra, ostatni raz wam wytłumaczę. Tylko bo wasz ojciec wyjeżdża na tiry, a matka się pruje i dupy daje na prawo i na lewo i nikt wam kurwa kanapek do szkoły nie smaruje, nie znaczy, że możecie ze mną gadać, jak wam się podoba, kurwa. Ja jednak mam trochę tam higieny i trochę charakteru, żeby nie odpowiadać na każde głupie, na każdą głupią zaczepkę, ale zbastujcie trochę. Higiena umysłu, higiena ma do tego to, że dużo osób żyje codzienność w śmietniku, ma niskie poczucie wartości własnej i nie uważa siebie za cokolwiek wartościowego, mimo że wszyscy jesteśmy jakby stworzeni przez Boga. To tylko człowiek, który sam nienawidzi siebie, jest w stanie życzyć komuś tak źle i być tak perfidnym. I w większości jesteście na tyle młodzi, że po prostu sami nie wiecie, co tam mówicie, bo rzucacie tymi słowami, rzucacie tymi pomówieniami i tymi wyzwiskami po prostu jak papierem toaletowym, no. Wasze słowo jest chuja warte, no. Jak ktoś tak się odzywa w realnym świecie, to są za to konsekwencje, ale nie jesteśmy tu w realnym świecie. Tutaj jest to parę kliknięć na jakiś ekranik i można powiedzieć, co się chce, i dlatego to są wasze 5 sekund zaistnienia, że ja was zauważę. No. Na tym to polega.